Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dziś zastanowimy się, jak wyglądałby ninjago, gdyby to Kai został zielonym ninja, tak więc zapraszam do oglądania. Myślę, że wiele starszych fanów Ninjago, starszej widowni, które właśnie oglądała Ninjago no już od dawna, praktycznie jest Ninjago od początku tak samo jak ja. Na przykład z kolegami w przedszkolu, albo nie wiem, w pierwszej klasie, coś takiego, oglądając ninjago, czekała na rozstrzygnięcie tego sporu, kto w końcu zostanie zielonym ninja, co oczywiście było powiedziane w pierwszym sezonie. Okazało się, że jest to Lloyd, aczkolwiek co by było gdyby jednak Kai został tym zielonym ninja, no tego się właśnie dzisiaj wspólnie dowiemy. Tak więc jeżeli chcesz być na bieżąco, na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami, to oczywiście możesz sobie subskrypcję z dzwoneczkiem, byś nie przegapił kolejnych odcinków oraz łapeczkę w górę dla zasięgu i dla zachęty na ten odcinek. Tak więc jeszcze raz zapraszam i lecimy z tematem. A przed rozpoczęciem chciałem Wam jeszcze pokazać To, czyli taki fajny fanlarcik, który powstał, nie wiem kto go zrobił, znalazłem go, jak szukałem jakiś grafik do tego odcinka, a naprawdę jest bardzo ładny, mega mi się podoba. Tak więc może przeanalizujmy sobie na początku wszystkich sezonów, jak by to wyglądało, gdyby to Kai jednak był tym zielonym ninja. W odcinkach pilotażowych nic by się nie zmieniło, ponieważ wiadomo, no wtedy jeszcze nikt nie wiedział o tym, że będzie w ogóle piąty ninja w zespole, natomiast w pierwszym sezonie zmieniłoby się dużo, naprawdę dużo, no bo wtedy właściwie dowiedzieliśmy się w pierwszym odcinku już tego sezonu, że będzie ktoś taki jak zielony ninja. No i oczywiście ninja wtedy zaczęli trening, każdy chciał pokazać, że to on będzie tym zielonym ninja, potem osiąga swoje Pewnie możliwości i tak dalej i tak dalej Jeszcze w tym czasie właśnie młody Lloyd Który chciał pokazać swojemu ojcu Że jest taki jak on Uwolnił oczywiście plemiona wężonów, No i wszystko się tam zaczęło i tak dalej Potem nasi ninja wraz z mistrzem Przygarnęli im naszego Lloyda I, i po prostu był z nimi przez chwilę i tak dalej No ale potem Potem odbyło się wydarzenie, bardzo ważny odcinek w historii Ninjago, który zadecydował o tym, kto w końcu został Zielonym Ninja. Odcinek oczywiście opowiadał o tym, że Ninja y, polecieli statkiem swoim, by odnaleźć kolejne z ostrzyków do tego, do tej jakby fortecy ognia, to tam się nazywało Świątynia Ognia chyba. No i tam oczywiście szukaj tego ostrzaków, wraz z wężonami też było, oni też tego szukali. No i oczywiście wężonowie mieli Lloyda, a ninja mieli Garmadona, no i po prostu tam walczyli z tymi wężonami. Szukaj też tego ostrzaków przy okazji. No i oczywiście później Lloyd został, nie był wywolniony, ale pojechał tam jakąś skałę, no i, no i się nie ruszał. Przez chwilę, jakby chciał stamtąd uciec, i tyle właściwie. No i wszyscy ninja wraz z mistrzem U, Wężonowie też uciekli, i został tylko i wyłącznie Kai, który chciał znaleźć ostrzeków i je po prostu wziąć, i zdobyć, i potem zniszczyć. Ale oczywiście miał dylemat, ponieważ później też był Lloyd, który potrzebował pomocy. No i oczywiście padło na Lloyda, więc Kai uratował Lloyda i stamtąd wyszli. Co by się stało, gdyby jednak Kai okazał się zielonym ninja? Po prostu mógł zostawić tam Lloyda, wziąć te ostrzej i uciec, ale nie wiem, czy tak by było. Powiedzmy, że nie, że wziąłby tego Lloyda i tak by polecieli do statku. No i później, zamiast słów, które by powiedział, czyli jego trening, tak naprawdę prowadził go do tego, by chronić zielonego ninja i wskazał na Lloyda, i potem wszyscy pokazali te bronie, i wszyscy się cieszyli. Wow, jak to możliwe, że mały Lloyd jest zielonym ninja, to zamiast tego powiedziałby, że. Czuje to moc, na przykład, wszyscy położyli obok niego oczywiście wszystkie cztery złote bronie i okazało się, by się, że jednak K jest tym zielonym ninja. No i teraz mamy pytanie, co ninja by zrobili z małym Lloydem? Ponieważ nie zostałby on zielonym ninja, więc jakby nie byłby Dość użyteczny dla drużyny. No i takie możliwe jest to, że po prostu on razem z Garmadonem udaliby się sporo z tej krain, cieni i tak dalej, albo zostałby z ninja. Powiedzmy, że zostałby z ninja. Tak więc zamiast treningu Lloyda na zielonego ninja, cała drużyna, czyli Jay, Zane i Cole musieliby pomóc Kajowi stać się zielonym ninja, czyli tam oczywiście by były treningi jakieś, nie wiem, opanowanie tych wszystkich mocy i tak dalej, przez oczywiście Kaja. No i później również bardzo ważna rzecz, czyli. Czyli najprawdopodobniej nie spotkalibyśmy Misako w jednym z odcinków, to był chyba już drugi sezon, tak jest, drugiego sezonu w Muzeum Historii Ninjago, ponieważ, no, jakby ona by nie wyjechała wcześniej, żeby szukać zwoi, bo nie byłby Lloyd Zielony Ninja, więc jakby ona by była razem z Lloydem cały czas, no, powiedzmy, że nie jest to ważna postać dla tego odcinka, więc pomijmy ten temat. Ale co ważne, tutaj przepowiednia, tak, czyli Zielony Ninja musi zawalczyć z mrocznym władcą. Aka Garmadonem, więc, jakby tutaj jest to również bardzo ważne, ponieważ w odcinku, którym Lloyd miał pokonać swojego ojca, opętanego przez możnego władcę, który wyglądał jak Indominus Rex z jednej z scen z Jurassic World. Przepraszam, Indoraptor chyba tak się nazywał, nieważne, ten czarny zwierzak, ten, ten no, dinozaur, no to jakby on się tam zawahał nie chciał zabić swojego ojca, a Kai pewnie by się nie zawahał, po prostu by go tam ciupnął i Garmadon by już nie żył, tak samo jak i po prostu mocny władca, tak. Przy czym też po prostu nie zostaliby na tej wyspie, wszyscy by tam zostali pokonani i właściwie na tym by się zakończył ten sezon, nie byłoby tej ostatecznej bitwy. No i właśnie teraz również jest bardzo ważna rzecz. Czy Kai dostałby złote moce? Wydaje mi się, że jednak nie. Nie uwolniłby tego Złotego Smoka. Yy, nie zrobiłby tego, ponieważ po prostu zabiłby Garmadona wcześniej. Jeszcze na wyspie, jeszcze na mrocznej wyspie po prostu nie zdobyłby tych mocy. I co za tym idzie, również po prostu na tym sezon by się zakończył. Przebrnęliśmy sobie przez pierwsze dwa sezony. Lecimy sobie teraz sezonem trzecim, który również by się nie wydarzył. Ponieważ na szczątkach yy, właśnie walki o The Lorda z Lloydem Powstał budynek Borgan Przez który właściwie odegrał się cały trzeci sezon Ponieważ oczywiście Overlord się uwolnił Potem Lloyd przekazał mu jakby złote moce Powiedzmy, że nie przekazał, tylko on sobie je zabrał Ale właściwie to po prostu przez Lloyd'a Oczywiście Overlord miał te złote moce No i po prostu No sezon by się nie odbył, tak? Bo nie odbyłaby się ta wielka bitwa Więc po prostu Zane by nie dostał niby zabity I tak dalej Więc sezon czwarty również by się nie odbył Ponieważ ninja nie mieliby po co na turniej żywiołów znaczy płynąć, no ale wiadomo pewnie o co chodzi, więc tutaj również sezon czwarty by się nie odbył. A co za tym idzie, sezon piąty również by się nie odbył, ponieważ przecież e, jakby po pokonaniu Chena, trzeba było pokonać Chena, anakondowców, Garmadon się poświęcił, który by już nie żył i uwolniłby niechcący Moro, tak więc tutaj również nie byłoby sezonu piątego. E, Moro nie miałby kogo opętać, też no właściwie opętałby Kaja, ale mówię, nie byłoby Moro, bo nie byłoby też Garmadona, który... Wcześniej uwolnił Moro. Sezon szósty jak najbardziej mógłby się ziścić. Tylko, że pod warunkiem tego, że Nadakana nie uwolniłby Klaus. No chyba, że jeszcze w formie cielesnej, ponieważ oczywiście Klaus stał się duchem po wydarzeniach z czwartego i piątego sezonu. Tak więc tutaj albo Klaus w formie cielesnej, albo jeszcze ktoś inny by po prostu uwolnił Nadakana. Sezon szósty też by się wydarzył, ale oczywiście sezon szósty się w ogóle nie wydarzył, więc jakby pomińmy ten temat, dobra? No i teraz również bardzo ważne pytanie, czy Kai zostałby dalej mistrzem ognia też i potem też jakby miałby i zielone moce i, i ogniste, czy tylko zielone? Bo jak tylko zielone, to po prostu sezon siódmy też by się raczej nie odegrał, bo no tam chodziło o, o ogień i wodę, a Kai by nie miał ognia, więc no... No chyba, żeby miał ten ogień, więc po prostu powiedzmy, żeby się ten sezon odbył. Sezon ósmy. No, wiem, nie powiedziałem nic o Dejle od Parte, ale tam tak naprawdę nic się by nie zmieniło, bo to chodziło głównie o kola. Sezon ósmy również mógłby się odbyć, ponieważ mały Lloyd, co prawda mały, ale jednak Lloyd miał sobie tego oni, więc jedyne co by się stało, może Harumi by nie chciała go w sobie rozkochać, takiego dzieciaka, no, chyba że Lloyd by się nią jarał <grym> nie umierał dalej, nieważne. No w każdym razie to jest szansa na to, żeby się tak zdarzyło. No i Harumi również mogłaby uwolnić Garmadona, ponieważ on by jakby yy, no też nie żył. Tylko, że wcześniej by zginął niż po wydarzeniach z czwartego sezonu. Więc i tak by mogli go po prostu zreinkarnować, więc wszystko by mogło się wydarzyć. Tylko, że z tą różnicą, że Lloyd byłby po prostu młodszy. A co za tym idzie, również sezon dziewiąty by się wydarzył. Yy, tylko, że pod koniec ósmego jakby Lloyd nie straciłby raczej zielonych mocy, ponieważ ich po prostu nie miał, więc... Nie wiem, jakby jak Garmado miałby mieć swoje moce, ponieważ oczywiście walka z Lloydem dawała Garmadonowi moce, ale przecież taki mały kit by się nie obronił przed takim Garmadonem, więc nie wiem może po prostu jakoś by to tam zrobili, że Garmadon i tak miał te moce, więc. No son co dziewiąty mógłby się wydarzyć. Tylko teraz pytanie, czy Kai zostałby w Ninjago razem z Niją, na przykład? Czy byłoby tak samo, że Kai jako zielony ninja też by był w różynie y, tych, którzy zostali w, w kraju o nich smoków? No to akurat nie ma raczej większego znaczenia. W każdym razie i tak sezon 9 mógłby się odbyć spokojnie. Jest również taka możliwość, że Kai jakby pod koniec ósmego sezonu straciłby swoje zielone moce, bo chciałby jechać pokonać Garmadona z powrotem, już drugi raz zresztą. No i wtedy po prostu straciłby moce i on by został w Ninjago z Niją, bez mocy, a Lloyd... Jako maluszek, yy, Wu jako maluszek, Jay, Cole i Zayn byliby, byliby oczywiście w krajni oni smoków, a pod koniec sezonu Kai by się wyróżnił oczywiście i by odzyskał swoje zielone moce, też jest taka możliwość i potem oczywiście wydarzyłoby się to samo co się wydarzyło, tylko że z Kajem, a nie Lloydem. Sezon 10. Również jest szansa na to, by się wydarzył. Ponieważ tutaj też nie chodziło o moc Oloida, tylko po prostu o Oloida. A Lloyd dalej istnieje, tylko byłby maluszkiem, więc po prostu musiałby iść tam do tej, do tej wielkiej chmury z Garmadonem jako maluszek. No i w sumie to tyle. no I tak by pewnie poszedł. Tak więc sezon 10. również uważam za y, możliwy do wykonania w takiej kwestii. No i teraz sezon 11. Tutaj właściwie to... Nic by się nie zmieniło, bo też nie chodziło w ogóle o moce Loida. To są dwunasty również, 13 też, czternasty raczej też. Chociaż tutaj głównie Lloyd był chyba tym głównym ninja, ale tego też nie było jakoś tak widać. Nie wiem, właściwie to nie ma dużego znaczenia. I piętnasty sezon również miałby szansę się odbyć, tak? Więc jak pewnie widzicie, dość dużo by się zmieniło w historii Ninjago, aczkolwiek też nie tak jakoś mega dużo, bo większość sezonów miałaby rację bytu, gdyby to Kai został zielonym ninja, tylko pod warunkiem tego, że po prostu Lloyd dalej zostałby w nie ninja, no bo chyba, że poszedłby wcześniej właśnie w sezonie pierwszym dalej z Garmadonem, no to wtedy już szanse są mniejsze na to, by się kilka z tych sezonów odbyło. Tak więc będzie to pierwszy na kanale odcinek z serii What If, tak zwanego, Lego Ninjago. No wiem, że już kilku youtuberów coś takiego robiło, ale w sumie czemu by nie spróbować również zrobić czegoś takiego po prostu, jako ja, Lego Świat Kamila. Tak więc zobaczymy, jak ten odcinek się przyjmie, czy pokochacie tą serię samym sercem, czy będzie Wam się podobać, czy nie. Jeżeli tak, to oczywiście... Zachęcam, daj znać w komentarzu, czy Wam się podoba takie, taka seria na kanale, czy nie. Możecie również zostawić łapeczkę w górę, bym widział, że Wam się podoba. No i oczywiście nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, byście nie przekapili kolejnych tego typu odcinków. No i możecie mi również napisać w komentarzu, jeżeli coś ominąłem w tym odcinku, ponieważ czego było naprawdę sporo. Mogę się gdzieś tam walnąć, mogę się gdzieś tam pomylić, więc oczywiście daj mi znać w komentarzu. Ja oczywiście przy montażu też będę to sprawdzał, ale no wiecie, zawsze mogę coś przeoczyć, tak więc no chyba by to było na tyle. Trzymajcie się i cześć.